Star Trek Baby in the Yellow Nest! Właśnie wleciała nowa aktualizacja Dark Whispers, którą właśnie będziemy ogrywać. Nowa grafika, lepsze potwory, więcej terroru dodanej. Lecimy i sprawdzamy. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i lecimy, zaczynamy. Cześć mam mordeczku, jak się już to zeskniłem, tak dawno nie widzieliśmy się, że aż mam ochotę tobą rzucić. Cześć butelkę z lodówki, poczekaj tutaj chwileczkę, usiądź sobie tutaj, ja sobie otwórzmy. Weźmy buteleczkę i ciumku, ciumku, ciumku. Proszę, o, w główeczkę się ktoś uderzył o futrynkę. Tak, ale posiedźmy tutaj, tutaj. A nie, bo się sfajdałeś. Dobra, bo lepiej się nie siedzieć na swoich fajdach, ponieważ będzie ci mocno niewygodnie. Gdzie jest to twoje pokoik? Tutaj jest baranek, tutaj nic nie masz. Tutaj może jesteś do wrzucenia. No tutaj cię też nie mogę przebrać, co? Gdzie mogę cię przebrać? W łazience pewnie, nie? Widzisz, nie napisała mi instrukcji na lodówce, co ja muszę z tobą zrobić i teraz ja muszę szukać, gdzie są te twoje pieluszki. Co się fajdasz i co się tak śmiejesz? Dobra, tutaj cię przewiniemy w takim razie. O, weźmy tutaj, weźmy nową pieluszkę i... No i już nam zniknął mały cwaniaczek. Gdzie on się schował? Do kibelka nam wskoczył, czy o co tu chodzi? Poczekaj, bo pieluszkę muszę ci zmienić. Jak ty to zrobiłeś, że tak szybko jesteś tutaj? A, no widzisz, taki jesteś nieśforny i zły. Zabierz dziecko do łóżka. No to już cię położymy tylko, proszę bardzo. I dobranoc. A ja idę sobie oglądać telewizję. Ale w tych czasach bycie nianką to jest fajna rzecz. Powiem wam szczerze, że możecie robić co tylko chcecie. A, no dobra, nie mogę, bo jednak wiecie co? Trochę sumienie będzie mnie gryzło. Jednak mu troszeczkę przeczytam. Królewicz i kot. Proszę bardzo, przeczytajmy ci. Proszę bardzo, usiądźmy i przeczytajmy ci troszeczkę tutaj. Królewicz i kot. Po drugie... A dobra, bo to narrator też czyta. Albo dobra, no ja nie będę mógł czytać, jak to będzie też tutaj wszystko. Jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. But the prince didn't like the garden and started kicking down. No i zasnął nam pięknie, no fajnie, zamkniemy mu tylko spokojnie drzwi, żeby się tylko na mnie obudził teraz. Dobra, co teraz musimy zrobić? Oglądaj telewizję. No dobra, no to pooglądamy sobie telewizję, chillujmy się na kanapie. Aha, i te reklamy, nie? Masakra, aż mnie nuży. Ale miałem pilnować dzieciaka chyba. Dobra, i tak ważne, że się chyba zdrzemnę, to będzie już lepiej. O! Co jest? Mały nam płacze. Szybko do niego, szybko biegnij do góry, bo mały nam zaczął płakać. Go, 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 biegnij, bo malutki nam poszedł spłakać. Nie słyszeliście to? Coś się dzieje, coś było na zewnątrz, jakby... Co jest? Gdzie jest mały? Halo, mały, gdzie ty płaczesz? Halo? Tu jest zamknięte. O Jaciu, jak ty się tu znalazłeś? Co się stało? Co taki jesteś smutny? Co się stanęło? Dlaczego tak się stało? Co, jak ty to zrobiłeś? Jak ty to tak przebiegasz? W ogóle jest jakieś tajemne przejście? Nie no, wiemy, że jesteś magiczny przecież, nie? No, weźmy pluszaczka. Pluszaczka chcesz pewnie... Kotka chcesz, nie? No, kotka chciałeś od samego początku, bo była bajka o małym kotku, nie? Wyjdź i zamknij drzwi. No to zamykam drzwi. Oglądaj telewizję. Chyba się przewiercił na drugi boczek, prawda? Też mi się tak wydaje. Dobra, usiądźmy sobie na kanapie i zobaczmy. O nie, znowu reklamy i tostera, znowu tego samego. O, tostera? Toster 4000. Czyli pierwszą noc przespaliśmy. I druga noc. Dziecko, śmiejąc się, patrz, patrz, czy to nie jest śmieszne. Opiekunka, mówiłam ci, żebyś tego nie robił. Akt drugi, scena pierwsza. Okej. Czy muszę im przelecieć, ale to jest który rozdział? To jest cały czas pierwszy jakby rozdział, czyli owce. Mamy pierwszą noc, drugą noc i trzecią noc. To patrzymy, co zmienili wy teraz w akcie drugim. Dobra, no to lecimy.
Okej, okay, nakarm dziecko, wyjmij butelkę z lodówki, więc otwieramy. Co jest z tą lodówką? Co jest? Nie ma buteleczki, była tu buteleczka, przecież widziałem ją. Co? Już tam drzwi zamknęli, a mi się wydaje, że inne ściany są delikatnie, przepraszam. Co jest? Czemu to jest zamknięte? Halo, wypuśćcie mnie, gdzie jest butelka? Jakbym był buteleczką, to gdzie bym ją znalazł? Gdzieś tu na dole, gdzieś się teleportowała, tutaj może w tym. Jest buteleczka, ale ktoś ją tam wrzucił w ogóle? O, i teraz już mogę wyjść. No masz ściukać moją buteleczkę, oj tak fajniusia, jest butelka, chodź przewiniemy ci teraz pieluśkę na spokojnie, o proszę bardzo, o czekaj malutki, już ci zmieniam, tylko nie znikasz mi! Co to było? Gacie ci uciekły, widziałeś? Takie gacie ci uciekają, co jest? Mi się wydaje, że całe pomieszczenia pozmieniali delikatnie, że jest trochę lepsza grafika. Co jest? Chodź tu! Żebym kogokolwiek gacie gonił, to masakra! Poczekajcie, poczekajcie, stójcie! Co się śmiejecie ze mnie, zaraz was dorwę. Trenuję w AIM Labie, więc dam radę was złapać, co jest? Co jest w tym pomieszczeniu? Ej, zupełnie inaczej pomieszczenie wygląda, co to jest? Złap pieluszkę. Okej. Ej, ale tych obrazów takich nie było tutaj wcześniej. Co tutaj mamy? Kamila, numer do Kamili. Tu mamy jakieś magiczne drzwi. Czy zegar pokazuje 24? Okej. Tutaj też mamy jakieś inne różne rzeczy. Ej, zupełnie to inaczej wygląda niż w poprzedniej wersji. No dobra, ale gacie dostały za swoje. Tu chodźcie do małego pieprzocha tutaj, tak, dzieciaczek się da cieszyć, tak, bo dostał... Okej. Znowu mnie ciarki przeszły, a to co to jest? Otwórz prezent doktora. Tego nie było. Co jest? Miksturki jakieś. Okej, okay, rozbiłem już jedną. Weźmy to wybuchowe coś dam. Okej, okay, teraz dajmy ci ciężkości. Uuu, ty grubaśny jesteś, jaki fajny pul... Nie, przepraszam, ty nie jesteś grubaśny, ty jesteś... Wow! Co jest? Ale testik mogę zrobić, a to udać się. Cały budynek się trzęsie przez ciebie, co jest? Rzut zatrzymiał być, przepraszam, czekaj, sprawdzimy teraz gwiazdki tylko. Ło, umiesz latać, co tu jeszcze mamy? Śmierdziuszki, o, poczekaj, damy ci to. Robisz cały czas pieluchę, okej? Okay? O, nuklealne cosie, to poczekaj, bo testik robię na tobie teraz, proszę. Ło, co jest? Jakiś ty jesteś dziwny teraz. Ale fajnie, ło, ale skaczesz fajnie. Fajna zabawa, co? A zjadłeś coś takiego naplomieniowanego teraz. Dobra, weź mi książeczkę i przeczytaj mi teraz o królewiczu i króliku. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, she must be stopped. O! Co jest? Co to był za hałas? Słyszałeś go? Ja się tak już czytałem, chciałem się wczytać w książeczkę, już poczekaj. Weźmy pluszaczka ci, weźmy odpowiedniego pluszaczka. Jak to było o króliczku, to pewnie króliczka chcesz, prawda? No, króliczek fajny jest, mam czytać dalej? Dobra, przeczytam ci dalej. Już, spokojnie. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends, more, now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Okay. O, jak fajnie słodko śpisz, usłyszę, ale fajnie, dobra, to my wyjdziemy, nie przeszkadzamy ci i już idziemy dalej, tak, no spokojnie. A ja sobie pooglądam dalej pewnie reklamy, bo jakby, że inaczej. O, ktoś dzwoni! Halo? Co jest? Zamówiłem ten toster? Niemożliwe, dałem się namówić? No dobra.
Zamknę tylko drzwi, żeby było bezpieczniej. No dobra, pooglądałem telewizję. Po co mi prawie ten toster w ogóle podczas snu kupuje takie rzeczy? Co to? O, zasypiało tak. O. Co to za oko z High Life'a? I tak dobiliśmy do trzeciej nocy, aktu trzeciego, scena trzecia. Opiekunka, dobranoc słodkich snów, dziecko pokaże ci moje sny. Okej. Okay. Co to z telewizorem? Widzieliście to? Co się dzieje? O nie, już biegną cię mały, spokojnie. Co tu się dzieje? Co to za dźwięki za oknem? Co się dzieje? Co się wydarzyło? Już jestem tutaj, nie wyszedłem nigdzie. No, spokojnie, idź spać. Ja idę zobaczyć, co się stało. Nie, no wszystko w porządku wydaje się jak najbardziej. Dobra, zjedzmy sobie tosterka. Tylko teraz ser bym potrzebował najlepiej. Mam nadzieję, że jest świeży i mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą, że sobie robię tościka. Zaraz tosty wyskoczą tu. Wow! Wow, co jest? Co to? Nakarmię. Co to za znaki są? O nie. Dobra. Mam nakarmić dziecko, ty potworze. Co? Przecież jest wszystko okej. Okay. O nie. Dobra, już poczekaj. Spokojnie. Nie złoście się na mnie. Ja już zaraz zrobię. Czy mam nakarmić? O jest, dobra, jest tylko buteleczka. O! Nie zamykaj mnie, proszę! Proszę, nie zamykaj mnie. Nie! Ciemność! Ale tu zimno jest. Dlaczego jestem w zamrażalniku? Co tu się dzieje? O jest, buteleczka! Jest poza zasięgiem. Co? Muszę iść w drugą stronę teraz. To jest jakaś łamigłówka. Ej, to się zmienia co chwilę. Przecież tak nie było przed chwilą. Co tu się dzieje? Tu jakaś ręka. Pizza? Nie. Tu jest dziecko, dobra. O, jestem! Jak ja to zrobiłem, to ja nie wiem. Ej, to się zmienia mi, co nie? Jak zmieniłem teraz co chwilę, tu gdzieś powinno być wyjście. Nie. Kurczak. Co jest? To co chwilę się zmienia. Halo, ja już się gubię. Gdzie mam iść? O, tutaj jest dobrze. Drzwi? Co? Jak ja byłem u sąsiadki przez przejście? Co jest? Już. Co ty robisz takie miny do mnie? Bo cię nie nakarmię. Oj, dobra, nakarmię, żartowałem, przepraszam. O nie, ty jesteś bardziej nawiedzony niż było to wcześniej, już cię zabieram na przewijak. Czemu masz takie oczy w ogóle? Ty masz jakieś supermoce czy coś, czy o co tu chodzi? Poczekaj, już cię zmienię pie... No to było akurat niepoważne, nie? Weźcie go ode mnie, co tu się dzieje? Dzięki, ale nie weź się ogarnij, nie rzucaj mnie niczym! Przebij awaryjną szybkę na górze. Dobra, już, przestań! Przestań na mnie rzucać już te rzeczy! Szybko! Gdzie to było? To było tutaj... Masakra! Już zbijam! Gdzie jest smoczek? Gdzie jesteś? Halo? Już spokojnie, już masz smoczek swój, ciumkaj! Masakra! Ej, widzicie? To jest jakaś pieczęć teraz, ma dzieciak? Nie. Halo? Tu jest bezpiecznie? Królewicz i owce, mam ci przeczytać? Okej, okay. Przeczytam ci. Dobra, przeczytam ci, spokojnie. Uspokój się. Co mam? Mam przeczytać, tak? Mam uspokoić cię, poczekaj. Połóż się, ja ci przeczytam. O Królewiczu i owce, okej? Okay? Owce pewnie chcesz, nie? Nie? Znajdź bajkę i przeczytaj ją. Dobra, przeczytuję tu już ci spokojnie. Królewicz i owca. Czytamy. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind it blew and blew. Oh no. The curtains. I'm thirsty, said the prince. So the sheep fetched a drink. I'm dirty, said the prince. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big walnut. Wow, co się dzieje? Co jest?
Młody, co ty robisz? Ty jak śnisz, to ty masz jakieś sny na jawie. W rzeczywistości je przenosisz. Przenosisz mnie do jakiegoś trójkąta, jakiegoś oka. Co tu chodzi? Pomocy, pomóżcie mi, proszę! Good night. Dobranoc. I tak zakończyliśmy akt pierwszy. Po remake'u, co oni zrobili. Teraz zaczyna się akt drugi, okej, okay, tylko że my skończymy na razie na akcie pierwszym. Na dniach będą się pojawiały kolejne akty i odnowu będziemy je przechodzili. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i do następnych odcineczków serii Baby in the Yellow. Oh, hello. It's